Nowe murale przypominają o przemysłowej historii Chorzowa. Pomysł jednego z mieszkańców został przelany na ściany. Przy okazji poszukiwań malunków można lepiej poznać miasto, którego znakiem rozpoznawczym był jeszcze niedawno las hutniczych kominów. Łukasz Kądziołka. Miasto z ognia, tak dzisiaj reklamuje się Chorzów. Wkrótce będzie można zwiedzać miasto idąc wyznaczonym szlakiem. Dzisiaj ostatni z czterech murali został oficjalnie odebrany. Nie mogło zabraknąć charakterystycznych elementów, szyn, tramwaju i... Kominy, które w tej panoramie, w krajobrazie miasta, no praktycznie w każdym miejscu w Chorzowie, gdzie by człowiek nie stanął przed laty, no to był taki element niezbywalny. Rytm życia jeszcze nie tak dawno wyznaczały tu zegary w zakładach przemysłowych. Teraz o tym dziedzictwie przypominają prace w czterech różnych lokalizacjach. Zwiedzać Chorzów będzie można ze słuchawkami w uszach. Na stronie, poza zobaczeniem animacji, dodatkowego materiału ikonograficznego, wysłuchać też podcastów, w których opowiadamy ustami doktora Jacka Kurka o kontekstach właśnie historycznych związanych z miejscami, w których zlokalizowane są między innymi murale, więc to jest doskonały sposób na takie alternatywne poznawanie historii miasta. Szlak śladem dwóch hut obejmować będzie 8 punktów na mapie Chorzowa. Trasa i nagrania będą dostępne na stronie Muzeum Hutnictwa. Premiera w najbliższych dniach.